Piosenka żydowska, bo negatywna. Niestety. Nie podbieraj kobiet, dziad wrzeszczy i niezadowolony, na każdym słowie jest coś na nie, rozumiesz? No to tym bardziej, ale też diabelstwo. Muzyka, jak robiono, słuchaj, badanie tam na wydziale, tam akustyki, tam, wiesz, na fizyce i ten... Diabeł z Żydów zrobił diabelstwo, tam gdzie się nie pojawią, to wszystko coś... To się paletyta wytwarzają, rozumiesz? Wywrócą. Wytwarzają wtedy, jeśli jesteśmy w stresie. No. No to po jaką cholerę taka muzyka, na przykład dzieci czy krówki lepiej się pasą? Przy dźwiękach by to było na bardzo przy dźwiękach by to było. Ale Żydzi nagle ci puszczą taką muzykę i wiesz, i szybko trzeba biec wyłączyć, bo potem wiesz, dwie sekundy i na menedżerze wykaże, że no nagranie twoje zawiera. No to niech spierdalają właśnie. Piosenkę kiedyś w radiu się pięknie zapowiadało i jak to komu... Gdzie ta kultura? Gdzie ta kultura w dupie? To nawet buraki nie potrafią mówić. No, zapowiadało się, reklamowało się, a tutaj wiesz, puści ci nagle, no nie rób tak. To ci kładę. Się wywraca, widzisz. Puści ci nagle. Ale widzisz, że jeszcze jak ktoś ma te 20 lat, ale nie ma mądrości i jeżeli on jest głupi, to po co puszczać ci na antenie głupich, rozumiesz? Słuchaj, jakby młodość miała mądrość, no to ilu błędów by nie popełniono. Nawet Radio Maryja błędy robi, bo mówi, że tyle młodzieży, ale musicie się troszczyć o tych, co jeszcze żyją. To co? No właśnie, oni się troszczą o dzieci nienarodzone, a później jak się narodzą, to kto ich wykarmi? Ale dlaczego u Świadków Jehowy jest piękny film o zmartwychwstaniu? Jakoś tak jak ci świadkowie idą, dwie staruszki z tą Biblią, to one tak pięknie wyglądają, to młodo. Trzeba przyznać, że one... Słuchaj, to robią z przekonaniem, co by, wiesz, nie mówią o poglądach. I ponieważ robią to z przekonaniem i nie kłamią, no to ładnie wygląda. I niech miałaby 105 lat taka staruszka. To jest piękna sprawa, ja jak widzę, jak oni na tych stojakach stoją, to ja zawsze podejdę, porozmawiam mądrze, weźmę na Bartka. Oni się cieszą, że ktoś się zainteresował. No. Bartek sobie poczyta. I zawsze bierz najnowsze czasopisma mi to przynosi. No ja zawsze biorę i Bartkowi przyłożę. No. Bartek przynajmniej raz, dwa razy w miesiącu mówi, że jak musi podładować akumulatory, to jedzie do Świadków i właśnie ci Świadkowie, no popatrz, raz taka sytuacja, wiesz, ktoś tam w Koninie pracował, to Bartka boził, no, co rano. A tu u żydostwa nie podbieraj kobiet, narzekanie i ci nie pomoże. Oczywiście, może zdychać, wiesz. Ja ci coś powiem, ja tych rozmów tak dokładnie nie słuchałam, ale ten Tadzio z Radzymina, który miał taki hotelik dla takich różnych ludzi, których zbierał od kapucynów z Miodowej, stąd, stamtąd. Tak jak mój znajomy w Błoniu. Tylko włóczył się taki Tadzio potem po Miodowej, chyba już umarł, i on u niego wielokrotnie mieszkał. Ja mówię, słuchaj Tadziu, i co? On mówi, słuchaj, tam mieszkać nie ma sensu. Bo tak, tam ani sklepu, ani nic, musiałbyś ciągle jemu sprzątać, jemu pomagać, a jeżeli chodzi o znalezienie pracy dla siebie, to żadnej. No tak, a taki ośrodek ma sens, jeśli ci ludzie mogą cię resocjalizować, jeśli znajdą pracę i wiesz, mieszkanie socjalne, to jest tak u tego Patryka, mojego znajomego, to ma fundację Nikt Nie Jest Sam, to jest pod Błoniem. Ja co raz, jak widzę jakichś takich meneli, to w moim przekonaniu jeszcze coś lokują, się coś chce. To ja daję adres, opowiadam i mówię, żeby się powiedzieli, że od Litki, no. Ja kiedyś Patryk mówił, wiesz tam, może powstać w Gdańsku, może byś się zajęła, by sobie świnki hodowała, ale rodzinę, mówię, Patryk, doskonale wiesz, ja czym innym czuję bluesa. Zatem, no, prowadzić taki ośrodek, muszę związanie do końca życia, no, muszę pójść tam. Wiesz, on były bokser. To potrafi przyłożyć, jak mi tam klient wiesz, tam podskoczy. No, u niego to jest mores. No wiadomo, że nie wolno pić, no, to jest podstawa. Ale tam są naokoło magazyny, różnych firm kosmetycznych. Babki mają fajną pracę. Tu siedzą i pakują w pereskórki, w pudełkach.
faceci tam na kursy do wózków widłowych i oni wychodzą z tej spirali beznadziei. No, w krótkim czasie. A no właśnie. Żona prawnik, to wiesz, to im tam mieszkanie, to z reguły taka osoba, która widać, że się chce, no po prostu tak jej wyszło, no bo wyszło okoliczności w średnim wieku. Często matki z dziećmi, ofiary przemocy w rodzinie, no to oni się prostują. No i jest jeszcze taki kilkunastoosobowy taki jakby mini taki oddziałik dla takich już tych skończonych meneli, który ten partek spod ducha tam zabierał, no jak już prawie odjeżdżali. I oni sobie dożywają swoich dni, tak? O tym balkoniku, no więc już nic nie robią, ale przynajmniej odejdą z pokoju, no, w dobrych warunkach, no więc środek jest na 80 osób, całoroczny. I to ci pensjonariusze własnymi siłami, przez to większość budowlańców. To wygląda jak taka hacjenta hiszpańska. I to jest styl Patryka. No. Patryk nawet był w mafii. Jego babcia, jak odchodziła z tego świata, to wymogła na nim takie oświadczenie, że on coś dobrego zrobi ze swoim życiem. No i dostał spadek po babci. Kupił tu glebę, słowo honoru. Dlatego mu się nikt nie wpierdala, żaden kościół, inne baziemie. Oczywiście ma umowę z tym, z ośrodkiem zdrowia i tak dalej, że oni są wszyscy ubezpieczeni, bo przecież niektórzy rany i tak dalej, z kapetem przysłowym. To robi fajne roboty na co to robi. Każdy w czym innym jest dobry. Słuchajcie, właśnie my taki ze sobą mamy kontakt metafizyczny, że ja mu tak w ciągu roku podsyłam. Trzutkę. No ile z tego dojdzie, to ja nie wiem. No, niektórzy się odzywają, no. W jakiś sposób, to ja nie znaczy. Właśnie. No, ale słuchaj, ja uważam, że to jest ta moja dziesięcina dla Pana. Pokażę, ja robię w ten sposób coś dobrego. Ja mam takie przekonanie, wiesz, misji społecznej wręcz. Kiedyś było tak, że jakiś taki, nawet nie poznałam, bo był porządnie dla, no Pani Witko, dziękuję, dzięki Pani, to ja. Powróciłem do rodziny, mam pracę. Prawda, jaka frajda? No. Wiesz, kiedy ja pajacuję, to pajacuję. No bo lubię, ale czasami to sobie te skrzydełka aniołka pomocniczego na moment przyczepiam, a później chowam do torebki. No bo przecież trzeba trzymać fason, nie? A jeśli chodzi o tego Lumianka, ja o tobie bardzo ciepło opowiedziałam i on mówi z tych wszystkich opowieści, że najlepiej to byś mu się przydał w charakterze reportażysty. Bo opowiedziałam o tych twoich filmach, że jak ty to robisz, no znaczy na tyle na ile wiedziałam, nie mam pojęcia. I on mówi, wiesz, słuchaj, to nie jakiego tak stricte komputera, to znaczy owszem do tej szaty graficznej, no natomiast nie do strony internetowej, tylko właśnie taki facet, jak ty mówisz, z jajami, z biglem do reportażu. Ja mówię, to jest to, bo w tym się świetnie czuję, to robi na co dzień. No. No i teraz wiesz, my no Mianka na łapę z Bożenką. No, ona jeszcze coś się ma dowiedzieć, ja bym się coś dowiedzieć, bo może jeszcze dodatkowo kasę tutaj wyciągniemy od Państwa. Znaczy Państwo, tego nie skoro nas krzyżę, to my musimy ich koszyczyć. No i myślę, że w ciągu miesiąca się z tym uporamy. Natomiast reszta zależy od peflonu, bo wiesz, peflon działa. Kurtatek boksuje, boksuje. Nikt się nie pospieszy. Jak śpi, to boksuje kurtatek. Boże, on znowu śpi? Ale on jak śpi, to boksuje. Słuchaj, ja z moim mężem spam pół roku, ponieważ on miał mało nosa, nie złamał, bo on składał ręce we śnie. Oczywiście nie wiedział, że to robi. No ale jak parę razy dostałem za niewinność, powiedziałam, mowy nie ma, zostajemy się chłopcy. Poza tym była długa sypialnia po boku. Ja z mężczyzn muszę tylko kota toleruję. Obcych bytów. To jest udzielę wtedy domu. A jak się z Olką kłócę, to rysuję ścieżkę demarkacyjną kredą. No dobra, to spadam. Naprawdę to parę fajnych kontaktów. Muszę z kimś pogadać. Ale przekaz jak będzie bliska, no to nie odmówię, ale tam z godziny najbliżej planuję. No
no, taka fajna synita tutaj robi doktorat z dobrak, bardzo. Ta baba jaką ma klasę, taka piękna. Muszę mnie popatrzeć. Ma ten cały hadzib od Diora. Taki biały z kryształami z polskiego. Taki dyskretny napisik, że to jest ten Dior. Nie wiem, co to musiała kosztować. Sądzę, jak te baby się w tym smażą. Piątkowe mody, bo to nawet całkiem niezłe były obiadki, a teraz to tylko po dwa pączki dają i butelkę wody mineralnej. Zmieniam pracę, bo stwierdziłam, że to będę z tą pracą nawet było, że przesiąść 180. Myślenie, co możemy jednak ograniczyć, zachowując tą ciągłość bodźców. No, opracowaliśmy taką strategię. Tak jak mówiłam, docieraliśmy do darczyńców indywidualnych, do firm, które prosiliśmy o wsparcie. Udało się na razie załatać tą lukę. No, mamy nadzieję, że będzie się to udawało w tych relacjach wsparcia nas przez sponsorów, ale też mamy nadzieję, że ta współpraca z Ministerstwem Sprawiedliwości jest naszą przyszłością, bo ja to bardziej widzę tak, że na początku tej drogi objęcia rządów, poznania partnerów, może jakiegoś ograniczonego zaufania do tych, których się nie zna, przyjdzie ten etap zrozumienia, jak ważna jest oferta Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i kontynuacja tej współpracy. Pani Moniko, jak wielu dzieciom pomagacie i na jakich zasadach to się odbywa? To jest tak, że macie jakiś telefon zaufania, dzieci do was dzwonią, rodzice? Pomoc, którą świadczy nasza fundacja, jest oczywiście pomocą zupełnie bezpłatną dla wszystkich naszych beneficjentów. No i centrum jest taką wyspecjalizowaną placówką. My na ogół dostajemy kontakty od profesjonalistów, którzy pomagają dzieciom, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, którzy wiedzą o tym, że dziecko doświadczyło przestępstwa i kierują rodzinę do naszego centrum, bądź też sami rodzice zwracają się do nas. Też sądy, prokuratury informują o tym, że w Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę działa przyjazny pokój przesłuchań, jest oferta pomocy psychologicznej i prawnej i to jest ta droga, którą docierają do nas dzieci. Prowadzimy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111. To jest telefon, który ma ofertę właśnie dla dzieci i młodzieży. Tam konsultanci rozmawiają z dziećmi, radząc im w często bardzo trudnych sytuacjach życiowych, również takich sytuacjach związanych z doświadczeniem przemocy, ale bardzo rzadko jest tak, że do naszego centrum zwraca się bezpośrednio dziecko czy też nastolatek. Zawsze najpierw nawiązujemy kontakt z rodziną, a nasi konsultanci w telefonie zaufania doradzają
doradzają dziecku, jak nawiązać kontakt z życzliwym dorosłym. Czasem to nie może być członek rodziny, bo właśnie w rodzinie dziecko jest krzywdzone, ale to może być nauczyciel, pedagog. Właśnie widzisz, Litka, że w rodzinie dziecko może być krzywdzone. Diagnozując sytuację i później nawiązując kontakt z dzieckiem, ten kontakt najpierw zawsze wspierający, nawet, później często też nie z rodziny jest lepszy, jak ktoś z rodziny, z kim dziecko się kłóci. I ile dzieci obejmujecie taką pomocą psychologiczną, pedagogiczną, wsparciem? Miesięcznie, dziennie, rocznie. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę prowadzi wiele programów. Ja teraz mówię tylko o jednym z nich, Centrum Pomocy Dzieciom. Tam około 200 dzieci każdego roku otrzymuje pomoc. 200 dzieci, ale to oznacza tak naprawdę tysiące, około 3000 spotkań diagnostycznych, konsultacyjnych, terapeutycznych z dziećmi i z ich opiekunami prawnymi. Natomiast w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży ponad 150 tysięcy połączeń rocznie odbierają nasi konsultanci. Za tym jest kilkadziesiąt tysięcy dzieci, które otrzymują od nas wsparcie. Blisko 1/4 z nich to dzieci, które doświadczyły przemocy, wykorzystywania. Także ta pomoc odbywa się na wielu poziomach. Spotyka się bardzo często niestety w tym miejscu, w którym pomagamy tym dzieciom najciężej doświadczonym przez los, czyli w Centrum Pomocy Dzieciom, gdzie świadczymy pomoc dzieciom ofiarom przestępstw. Moim zdaniem ktoś, kto decydował o podziale tych dotacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, czegoś nie dopatrzył, nie przeczytał, czym zajmuje się fundacja, czy też może polityka wzięła górę, czy jakieś inne powody. No właśnie. Być może to, że współpracowaliśmy i byliśmy partnerem Ministerstwa Sprawiedliwości przez wiele lat wstecz, było jakoś zidentyfikowane jako współpraca z poprzednią ekipą rządzącą i w związku z tym jakoś zaważyło na tej decyzji, ale tak naprawdę ten program pomocy dzieciom ofiarom przestępstw fundacja prowadzi od blisko 20 lat. Współpracowaliśmy również z ministerstwami, które były prowadzone przez obecną ekipę rządzącą, także ja nie wiem, oczywiście jest to trudne doświadczenie, ale ja mam nadzieję, że to jest właśnie kwestia złego rozpoznania jeszcze tego kręgu partnerów, którzy mogą wspierać Ministerstwo Sprawiedliwości w realizacji zadań tego resortu, bo na pewno Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę jest takim partnerem. Także nie będziesz wierzę, musiała tu na Gałczyńskiego pójść do tej prawniczki z Kurczackiem i powiedzieć, że co mamy zrobić, co możemy uczynić, że z matką, nie z ojcem, nie, i tutaj on się do nas przykleił. Co mamy uczynić, jak mamy go zabrać prawnie. Dziękuję bardzo, pani prezes. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, to był ostatni temat na dziś. Oczywiście już w tej chwili zapraszam na audycję za tydzień. Wtedy będę mówić się m.in. o cukrzycy i problemach małych cukrzyków. Zapraszam po godzinie 12. A przed nami informacje Radia Tok FM. Twój problem, moja sprawa. No bo wiesz, to dziecko nie zdaje sobie sprawy z wielu rzeczy, że także coś albo straci, albo ja nie wiem. Oraz archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Ja nie mówię o wykształceniu, ja mówię o... Na przykład o warunkach. Wykształcenie teraz jest dupa. Ja mówię całkiem o czym innym. A ty po prostu jeszcze, żeby mieć, żeby być. Ja mówię, żeby matka go nie pozbawiła prawa do mieszkania. Zdobądź przewagę w każdych warunkach z Audi A4 Avant Quattro. Nie demonizujecie, tylko różne rzeczy ludzie robią. 4 złotych netto miesięcznie. A ty o dupie Maryi ciągle, jakimś wykształceniu. Człowiek ma inne problemy tu i teraz na karku, nie jakieś głupoty. Kto by to pomyślał, że wymyślał internet, że wymyślał, że linia Mysia teraz wygra wybory. Kto by to przypuszczał? Litro Ice 330 ml za nie więcej niż złoty 49. Żabka, mały. Kto by to przypuszczał, że te szkoły, które ludzie kończą, że te szkoły są nic nie warte. Jeżeli szkoła nic
To super. Nie przysposobiła człowieka do życia, to dlaczego ta szkoła jest nic nie warta? Korzystać z funduszy europejskich na lata 2014-2020. Gdzie znaleźć dofinansowanie? Na murarza to mogą wziąć prawie każdego z ulicy. Każdy poniedziałek po 12.40. Program współfinansowany. Także wiesz, człowiek jak się tak obejrzy za siebie i te szkoły, które pokończył, to powie tak, po co mi to wszystko było? Po co mi to? Nie po coś, tylko jeżeli robi co innego w życiu, a uczył się czego innego, po co mi to było, skoro może z marszu pójść w pracę do tego? Sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Dealer Audi Rowiński Weidemajer, ulica Łukasza Drewny 24, Warszawa Powin. Audi. Wszystko się teraz pozmieniało i ludzie właśnie zastanawiają się. Najlepsi byli Niemcy, bo do zawodówki nauczyć zawodu w pierwszym rzucie, żeby podtrzymać firmę matce, ojcu, rodzinie. A potem rób ta, co chcesz. A tutaj wykształcenie. My kontynuujemy, proszę Państwa, bo nie chcemy tak, żeby te oszustki nam tutaj dupę truły. Tylko kontynuujemy linię, proszę Państwa, że tutaj, żeby mieć i być, to nawet świnie noszono do wyższej szkoły teatralnej, żeby no, człowiek został aktorem, bo to przecież po znajomości. Jako happening dla jednej osoby, czyli dla pana profesora, żeby inny profesor nie widział, co ten jeden pan profesor dostanie w prezencie. Dostanie świnie. Prosiaka. To więc jak ładna dziewczyna ze wsi, tych prosiaków mają sporo, prezentowali świnie i on dał jej plus na egzaminie. Także ludzie udają, proszę Państwa, że nie wiedzą, ludzie udają, że nie słyszą, tak jak wiceprezesowa spółdzielni Sław powiedziała, że ja nic o tym nie wiem, że druty wkładali do zamków i bolce. To przecież jest wasza przegrana w pierwszym rzucie. Dlaczego? Bo jeżeli sprzątaczka mówi, że oni tu chcieli wejść, to właśnie dlatego wkładali te druty, to co wiceprezesowa kłamie? Reprezentacja Polski zagra swój pierwszy mecz na Euro. Ale ją zdradziła sprzątaczka. Kilka razy mówiła. A on nie wiedziała. I ta sprzątaczka za którymś razem stawała, ojej, że tu czy jakaś kamera, czy ktoś tu pod drzewem na trawce, że ktoś nas podsłuchuje, że ktoś nas podgląda, że ona to mówi. Dlatego ci mówiłam, jak będziesz, jak rozmawiasz ze sprzątaczką, to tylko, to jeżeli do dwóch osób mówi, bo dwie osoby słyszało, to wystarczy. No, także pani wiceprezesowa kłamie i nie ma racji i nie wygra, bo tu już dwie osoby słyszały, są świadkami. Tego nie rozwiąże się, jakbyśmy dzisiaj tutaj za żarcie nie dyskutowali w jeden dzień czy w dwa, bo to są lata zaniedbań i zaniechań. Te zarzuty odbierał Adam Szeinfeld z PO, przekonując, że rządy Donalda Tuska i jednego bardziej zwiększyły nakłady na służbę zdrowia. Dwukrotnie zwiększyliśmy nakłady na służbę zdrowia. To są dziesiątki miliardów złotych. Z kolei Mateusz Sawant z Nowoczesnej zauważa, że w trwającym konflikcie w ogóle głosu nie zabiera minister zdrowia. No to mogła mówić troszeczkę pół żartem, bo wiesz, prawa nie prześcignie. Zdrowia, bo jednak Centrum Zdrowia Dziecka to jest flagowa placówka, jeśli chodzi o Polskę. Protest w Centrum Zdrowia Dziecka trwa od wtorku. Codziennie podejmowane są kolejne rozmowy pielęgniarek z dyrekcją szpitala. Na razie bezskutecznie. Rok Kowalski, do KFM. Sekretarz generalny NATO przyjedzie jutro do Polski. Tematem dwudniowej wizyty Jensa Stoltenberga będą przygotowania do lipcowego szczytu NATO w Warszawie. Sekretarz generalny sojuszu spotka się najpierw w Belwederze z prezydentem Andrzejem Dudą. Będzie to spotkanie w cztery oczy. W planach jest także rozmowa z premier Beatą Szydło, szefami MON i MSZ. No, dwa główne tematy rozmów to agenda szczytu NATO oraz treść decyzji, które mają zapaść w Warszawie. W trakcie wizyty w Warszawie sekretarz generalny NATO ma też odwiedzić Stadion Narodowy, który będzie głównym miejscem obrad. Izraelskie służby bezpieczeństwa zatrzymały 6 Palestyńczyków z zachodniego brzegu podejrzanych o przygotowywanie zamachu bombowego na autobus w Jerozolimie. Do tego ataku doszło w zeszłym miesiącu. No ale oskarżali go o homo. Służby podały, że grupa pochodząca no to dlatego może nie poszedł. Planowała też inne ataki. Zatrzymani mieli pozyskiwać materiały wybuchowe od innych grup islamistów powiązanych z Hamasem. Odpowiadają też za pozyskanie
aresztowanie i wyszkolenie zamachowca samobójcy, który zginął w ataku na autobus w Jerozolimie z 18 kwietnia. No to do jednego doszli, do Rydzyka doszli, wszędzie dziennikarki do domu dochodzą i pytają się. Czy pani zna tego człowieka, bo my chcemy go zniszczyć. W drodze do Europy Zachodniej. Resort obrony Sofii poinformował, że negocjuje obecnie z Grecją warunki przekazania. No, oczywiście, że ona tak powie. Oczywiście, że ona tak powie, ale ona myśli, żeby zniszczyć go. Granicy zostanie wysłane wojsko. Władze w Sofii obawiają się, że po uszczelnieniu grecko-macedońskiej granicy to właśnie Bułgaria stanie. O, Bułgaria stanie się krajem tranzytowym dla uchodźców. Na zachodzie kraju, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie możliwe burze z gradem. W pozostałych regionach przez cały dzień słonecznie, a do tego bardzo ciepło. W Trójmieście i Szczecinie 26 stopni. W Katowicach, Kielce... Bardzo ciepło, to, czyli że już jest lata. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Godzina filozofów. 13:04, godzina filozofów. Tomasz Stawiszyński, dzień dobry. Dzisiaj Państwa gościem jest doktor habilitowany Lech Nijakowski, socjolog, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, autor wielu książek właściwie, ale między innymi na przykład książki Rozkosz zemsty, socjologia historyczna mobilizacji ludobójczej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Porozmawiamy dzisiaj o źródłach przemocy. To jest oczywiście bardzo ogólny temat i prawdopodobnie gdybyśmy chcieli ten temat wyczerpać, to byśmy tutaj musieli siedzieć nie przez godzinę, a przez wiele, wiele godzin, jeszcze różnych mieć specjalistów z różnych dziedzin, a i tak żadnej konkluzji zapewne byśmy ostatecznej nie osiągnęli, ale punktem wyjścia naszej rozmowy jest książka, która się niedawno w Polsce, w polskim przekładzie ukazała, książka Klausa Teweleita, eseisty, teoretyka kultury, pisarza. Wcześniej takie monumentalne dzieło Męskie fantazje się ukazało, a chwilę potem książka, o której dziś pomówimy, która będzie punktem wyjścia do rozmowy, Śmiech morderców, Breivik i inni. To jest eseistyczna książka, trochę z takich odprysków zbudowana, odprysków skądinąd, które Teweleit zgromadził, jak pisze we wstępie, podczas pracy nad Męskimi fantazjami. Jakoś pewne tematy, których nie był w stanie do tej książki wcielić, zostały mu w głowie i właśnie w takiej formule trochę rwanych esejów, trochę takich aforyzmów momentami, postanowił się tematem przemocy właśnie zająć. No ale tą figurą podstawową jest uśmiech właśnie, uśmiech tego, kto przemocy dokonuje. Przygląda się Teweleit tym różnym przejawom przemocy. Mamy i akty o charakterze ludobójczym, i Andersa Breivika właśnie, który w tytule się pojawia, i takiej, właściwie takim zestawieniom tych czynów dokonywanych przez różne osoby, zestawieniem właśnie też operujących, zestawieniem operującym tekstami gazetowymi, na przykład wycinkami z prasy, towarzyszą takie, rzekłbym, małe pryzmaty teoretyczne, które konstruuje Teweleit, proponując, żeby patrzeć na przemoc przez określone szkło. No to oczywiście tytuł jest prowokujący, zresztą okładka świetna i równie prowokująca, bo w gruncie rzeczy te narracje, z którymi się stykamy, jeśli chodzi o tą ekstremalną przemoc, one są trochę takie na koturnach. To znaczy albo traktujemy, że jest to śmiertelnie poważny czyn i nie chodzi tylko o przerażenie ofiar, ale właśnie także o takie podejście sprawców, no, którzy dokonując tak łamiącego porządek społeczny dzieła, no muszą być poważni, nawet jeżeli ta powaga się trochę tak stacza w szaleństwo. A z drugiej strony jednocześnie funkcjonuje taki wizerunek właśnie szalonego śmiechu, sadystycznego mordercy, który z tego czerpie przyjemność. I w gruncie rzeczy ta druga narracja bardzo często pozwala nam, no, poczuć się dobrze. To znaczy, jeżeli spotykamy się z niewyobrażalnymi aktami okrucieństwa, zbrodni, a takich w historii ludzkości niestety było wiele i w XXI wieku dalej się wydarzają, to wtedy bezpiecznie wyłączamy takich sprawców ze wspólnoty ludzi, nas, normalnych ludzi, bo po prostu to są jacyś szaleńcy, sadyści, ludzi, których może psychiatra zdiagnozować, bo my, normalni ludzie, byśmy się czegoś takiego nie dopuścili. No i tutaj Teweleit
próbuje z tego typu postawą, czy z tego typu ujęciem właśnie tych postaci, o której powiedziałeś, intensywnie polemizować. Z psychiatryzacją na przykład polemizuje. Tu dwie ważne kwestie. Oczywiście ten autor, no, Męskie fantazje, ukazał się znacznie wcześniej, zresztą tą książką się wypromował. To jest narracja silnie osadzona w takiej tradycji psychodynamicznej. Trudno powiedzieć, że on jest wyznawcą czy teoretykiem takim dogmatycznym, związanym z jedną szkołą, z jednym autorem. No ale bez wątpienia, tłumacząc między innymi w Męskich fantazjach narracje, fantazmaty nazistów, faszystów, no odwoływał się jednak do klasycznych psychodynamicznych tłumaczeń, no pokazując, w jakiej mierze mordowanie nie tylko Żydów, ale także komunistów, stosunek do kobiet samych nazistów odzwierciedlał taką potrzebę ugruntowania siebie, osiągnięcia homeostazy. Krótko mówiąc, zabijając to mrowie, tą wilgotną masę, taki sprawca się utwierdzał w swoim życiu, mordując czuł, że żyje. Odpychał to zagrożenie swojej podświadomości, bo w gruncie rzeczy ta masa przypominała mu o tym wnętrzu, które było z jednej strony taką aksjologiczną pustką, a z drugiej strony żywiołem niebezpiecznych popędów. I długo można by tak mówić, ale myślę, że nie w tym tkwi podstawowa wartość tego autora. Więc oczywiście z jednej strony odchodzi od psychiatryzacji, ale nie ucieka od takich dyskursów psychologicznych. To używa wszystko... tych narzędzi, używa tych pojęć. Jak najbardziej. Więc to nie jest, tak jak powiedziałem, jego największa siła. Ważne jest to, że on właśnie wychodzi poza takie proste, obecne w dyskursie publicznym narracje, pokazując na przykład, że nie ma, że cięcie między seryjnym mordercą a takim żołnierzem mordującym na rozkaz jest umowne. Że w gruncie rzeczy te elementy sadyzmu, szaleństwa, czasami takiego no właśnie popkulturowego wręcz, tu akurat popkultura jest ważnym źródłem dla niego, odnajdujemy wśród wyszkolonych żołnierzy, wytrenowanych zabójców, którzy na rozkaz rządów masakrują wioski, jak w Gwatemali, którą opisuję w tej książce, a zarazem wśród tych z pozoru no właśnie szalonych barbarzyńców, odurzonych narkotykami, pijących alkohol, wycinających płody z brzuchów matek. Odnajdujemy właśnie wiele takiej racjonalności. I ten śmiech morderców to nie jest taki właśnie szalony śmiech sadysty, który czerpie bezpośrednią seksualną przyjemność z tego aktu. To jest raczej właśnie takie rozładowanie, osiągnięcie homeostazy. Ponieważ ten mord utwierdza tych sprawców w tym, że żyją. Utwierdza ich we własnej tożsamości, nawet jeżeli jest to tożsamość z naszego punktu widzenia patologiczna. No, tu jest jeszcze ten element, który się z taką skrajną irracjonalizacją tych postaci, czy właśnie wypchnięciem ich poza przestrzeń ludzi łączy. To, że właściwie, tak przynajmniej rozumiem to, co on tutaj próbuje zrekonstruować, no, z jednej strony rzecz jasna odmawiamy sobie możliwości zrozumienia tego, co ci ludzie realnie robią, bo właśnie ich gdzieś odpychamy, stwarzamy z nich jakieś takie figury, które na dobrą sprawę nie kierują się żadnymi przekonaniami, a z drugiej strony to, co on robi, to próbuje zrekonstruować ten system pojęć, ten sposób myślenia, który stoi za tego rodzaju działaniem. Na przykład w przypadku Breivika coś takiego robi. To prawda. Ja myślę, że wychodząc trochę poza tego autora, to warto wskazać, że w ramach tej przemocy, rzekłbym bezpośredniej, kiedy sprawca własnymi rękami morduje ofiarę, kiedy może się ubrudzić krwią i mózgiem, kiedy właśnie jest zaangażowany i musi się zmierzyć z cierpieniem ofiar, z płaczem kobiet i dzieci, to w tej sferze, która nabija trochę cech takiego antycznego dramatu, bo tu mamy często do czynienia z jednością akcji, miejsca i czasu. Mamy do czynienia zarówno z takimi właśnie radosnymi masakrami, jak ja to nazywam, które sprawiają wrażenie takiego klasycznego święta, pełnego transgresji. I to takich transgresji, które można było osadzić w bardzo głęboko zakorzenionych wyobrażeniach mitycznych, jak i z taką ciężką pracą, gdzie no nawet najbardziej okrutne czyny często są nie tylko racjonalne w takim szerszym planie, z perspektywy eksperta, który to ocenia, ale również z punktu widzenia samych sprawców są pracą. No tutaj
Klasyczny przykład to ludobójcy Hutu. Często właśnie zwykli rolnicy, sąsiedzi ofiar Tutsi i Tła, którzy bardzo często traktowali to codzienne zabijanie, słynne krwawe 100 dni w 1994 roku, jak pracę. Brali tę maczetę, którą codziennie ścinali pole i śli ścinać Tutsi. Od rana do zmierzchu wykonywali ciężką pracę. Nikt się nie mógł uchylić. Potem dopiero sobie świętowali. Więc to okrucieństwo było wpisane w taką logikę, no nie wiem, uprawy pola. Ba nawet ci ludobójcy Hutu uczyli synów, jak ścinać tych Tutsi. Analogicznie jak wcześniej uczyli... Ojciec syna uczył, jak pracować na roli i uczył go też, jak zabijać. I często te dzieci uczyły się na dzieciach, no bo podobna wysokość. Także widać, że tutaj gdzieś jest to kontinuum przemocy od radosnej masakry po taką no, przemysłową, chłodną masakrę. Ale w gruncie rzeczy nie da się tego nałożyć na taki podział szaleńcy, normalni funkcjonariusze, specjaliści, jak nie wiem, Einsatzgruppen, które no właśnie wykonują taką brudną robotę na froncie. Nie, tutaj akurat te podziały są chybione i to jest właśnie zaletą tej książki, że ona próbuje wyjść poza taki bardzo prosty podział. W gruncie rzeczy tego szaleństwa, tej bestii w człowieku znajdujemy wiele w takim wyszkolonym żołnierzu, urzędniku, których niektórzy chcieliby ująć w taką siatkę pojęciową banalności zła, jak choćby Arendt opisując Eichmanna. No a z drugiej strony w tym szaleńcu okazuje się wiele racjonalności. Znajdujemy tam logos. Właśnie między innymi tutaj jest próba pokazania, jaki system pojęciowy i system myślowy za Brejwikiem stał. Więc nawet w tym z pozoru szalonym akcie odnajduje się bardzo głęboko zakorzeniona w Europie racjonalność mordu. Mordu jako nie tylko czegoś, co ma zakomunikować ideę, ale czegoś, co ma zapewnić indywidualną homeostazę i czegoś, co ma w gruncie rzeczy przywrócić ład i porządek, zrealizować pewną specyficzną utopię. No, jest ten element przynależności, czy poczucia przynależności do pewnego wyższego porządku, do pewnej struktury na przykład, jakiegoś wyimaginowanego, no bo przecież nierealnego państwa czy organizacji. Mówię o Brejwiku cały czas. On tam w pewnym momencie powiada, że ów zakon templariuszy, ta organizacja, której emisariuszem Brejwik się mienił i której cele realizował, no imaginatywna organizacja, bo przecież nie istniejąca rzeczywiście, jest właściwie taką samą organizacją jak SS, tyle że SS w pewnym momencie stało się instytucją realnej polityki, ale to poczucie, że działa się z jakiegoś wyższego porządku, że się przychodzi jako reprezentant jakiejś hierarchii wartości, która jest nadrzędna i domaga się zrealizowania w rzeczywistości, jest w tym systemie pojęciowym, czy w tym sposobie myślenia bardzo charakterystyczna. To prawda. I co ważne, to często właśnie ten osobisty mord, masakra jest czymś no, poniekąd mistycznym. Dlatego, że nie tylko pozwala się sprawdzić sprawcom. Wtedy nikt się nie może uchylić. Wtedy ten, kto nie będzie w stanie osobiście mordować, okazuje się niegodnym tego miana ideologicznego żołnierza, tego prawdziwego mężczyzny. Tak było na froncie wschodnim w przypadku Einsatzgruppen, tak często jest w przypadku wielu innych masakr, kiedy to jest taka próba siły relacji, próba siły charakteru. Tutaj działają takie same mechanizmy jak w przypadku wielu grup rówieśniczych, grup odniesienia, czy po prostu kształtowania na co dzień porządku w państwie narodowym. No ale właśnie jednocześnie mamy tam taki wymiar mistyczny, to znaczy to mordowanie jest czymś wyjątkowym. I zresztą zwłaszcza w nowoczesności to daje okazję do no, choćby transgresji ciała. No, kto z nas miał szansę nie wiem, dotknąć martwe ciało? No, to zostało, ta śmierć została wyrugowana z kultury. Oczywiście mamy kulturę popularną, mamy wiele filmów, które to ukazują, ale co innego tego dotknąć naprawdę. Więc często masakrowanie ciała, zaglądanie do wnętrza. Bardzo specyficznym wglądem. Tak, ale co więcej, stworzenie nowej tożsamości, jak to się to określa. Tworzenie krwawej papki jest zarazem potwierdzeniem, że tej krwawej papki w nas nie ma. Że my jesteśmy nieskalani i czyści. To jest właśnie święto. To jest coś, co zapewnia, myślę, czasami takie uczucia, jak w przypadku niekoniecznych pierwotnych kultur osobom zaangażowanym w różne szamańskie rytuały. W tym sensie ta przemoc jest niezwykle uwodząca i nie można jej sprowadzić do takich banalnych elementów, jak satysfakcja sadysty, które zadaje cierpienie, albo satysfakcja seksualna. To jest zresztą to
przemocy seksualnej też tutaj sporo uwagi autor poświęca. Lech Nijakowski jest Państwa gościem. Już za chwilę wracamy do tej rozmowy przed Państwem z głowy informacji Radia Tok FM. Słuchają Państwo jeszcze na godzinę filozofów. Godzina filozofów. Na abonament. No i do tej reklama. Myśląc logicznie, jeśli chcesz zdobyć najnowsze technologie, możesz brać udział w konkursach. Robić to częściej. Witamy w wielkiej grze. Udało się! Dziękujemy za udział w konkursie. Prosimy spróbować ponownie. I płacić za to rachunki. A myśląc technologicznie, skorzystaj z 50 lat w Saturnie i kup na przykład telewizor Telefunken Smart TV 40 cali Full HD klasa A+, za 999 zł. Tylko do 1 czerwca. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Ja Jędruś, łotce plus słyszą Excel w sprawie wiosna. Co się kłam na wiosnę podpowiem. Skitimie, rowery Zasuska, Kiopso. Same najlepsze jakościowo i cenowo. Są dla syćkich, bab, chłopów i dzieciaków, góry i do miasta. A jest akcesoria rowerowe, Castelli, Craft, Kiop i Łodziec. Co byście gołem zacnym na te wiosny nikaj nie świecili. Czy wiesz, co łączy Mazury, morze, góry i miasto? To proste. Trawa i krzewy. Większość z nas nie spodziewa się w nich kleszczy. Tymczasem nawet miejski park może być miejscem zagrożenia kleszczowym zapaleniem mózgu. To bardzo groźna choroba wirusowa, na którą nie ma lekarstwa. Możesz jej ustrzec, wykonując szczepienia ochronne. To jedyny pewny sposób na KZN. A potem bezpiecznie ruszaj w świat i ciesz się życiem. Więcej na szczepkleszcz.pl. Organizator kampanii społecznej Fundacja Aby Żyć. Beata Sadowska. Reklama. A tutaj baza Różyckiego, baza Przemnego. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Handel majtkami. Agnieszka Lipińska. Tramwaj. Nie najlepsze wieści ze zgrupowania naszej piłkarskiej kadry na Euro, jak poinformował lekarz biało-czerwonych Maciej Rybus, który doznał kontuzji w barku, może nie pojechać na mistrzostwo do Francji. Do ciebie przyjadę kiedyś, on naciśnie na ten telefon i momentalnie one się rozłożą na jak najszybszym wypracowaniu porozumienia. W najbliższym tygodniu rząd ma przedstawić program Mieszkanie Plus. Więcej informacji o 14. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Dobrze. Jak on mnie naciśnie, bo to jak on naciśnie, godzina filozofów. W studiu cały czas Lech Nijakowski, raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. W książce Śmiech morderców Breivik i Niklausa Tevelaita rozmawiamy, ale właściwie o przemocy. O przemocy w sensie takim bardzo generalnym, także ta książka traktuje, ale traktuje też o człowieku właściwie. No, powiedziałeś o tych różnych próbach ujmowania fenomenu zła, nazwijmy to, czy fenomenu przemocy. O tych dwóch zasadniczych perspektywach charakterystycznych dla XX wieku, myślę bardzo. To znaczy o tej, powiedzmy, w takim prostym, naiwnym sensie psychiatrycznej czy psychiatryzującej tego rodzaju działania jako wyraz choroby psychicznej i tyle po prostu. Taka patologizacja prosta, medyczna. Z drugiej strony nieśmiertelna Hannah Arendt ze swoją kategorią zła banalnego, i ze swoją słynną książką Eichmann w Jerozolimie. A jak się na tej skali mieści Tevelite i co on tu właściwie nowego o przemocy mówi? Nie jestem jakimś zwolennikiem fetyszu nowości w myśleniu. Nie zawsze to wszystko musi się, co ciekawe, co interesujące, czy inspirujące, przynosić jakieś nowe idee. No właśnie, ale jak w tych różnych językach, w tych różnych perspektywach o przemocy traktujących byś umiejscowił Tevelite i właściwie to, co on próbuje na temat przemocy powiedzieć? No, bez wątpienia, i to myślę jest ważne z punktu widzenia w ogóle historii, że to jest normalne. No, właśnie nie. Znaczy, nawet krytykuję tych autorów, którzy
jak to pisze, nadmiernie socjologizują. Ale to może za chwilę, to co myślę ważne z perspektywy historii filozofii, to, że jednak debata o naturze ludzkiej, użyjmy tego wielkiego określenia, trochę wyszła z tych tradycyjnych koryt, którymi się toczyła przez wieki, no bo kiedyś był to, upraszczając bardzo, spór między tymi, którzy uważali, że człowiek tak naprawdę jest dobry, ten szlachetny dzikus nieskażony cywilizacją w odpowiednich warunkach może stworzyć wspaniałą cywilizację, no a tymi, którzy uważali, że człowiek jest z natury agresywny, zły i dopiero właśnie ten lewiatan społeczeństwa, lewiatan państwa może zapewnić porządek i bezpieczeństwo. Tak, Rousseau kontra Hobbes, niezbywale upraszczając. Ale w gruncie rzeczy dzisiaj widzimy, i tutaj także to jest przykład, w jakiej mierze filozofia jest w stanie wchłonąć najnowsze osiągnięcia innych dyscyplin, innych sposobów refleksji, także no, uważanych za takie pozytywistyczne, czy hołdujące scjentystycznym schematom wyjaśniania. Mianowicie w zasadzie widać, że dzisiaj człowiek może być uznany za równie dobrego, co złego. Znaczy ta natura jest na tyle plastyczna, i to pokazują i neuronauki, i eksperymenty psychologiczne, i różnego typu szczegółowe studia historyczne, że w takie ahistoryczne, poza kontekstem orzekania, czy człowiek jest dobry, czy zły, nie ma sensu, ponieważ człowiek może być zarówno bestialskim sprawcą, jak i heroicznym, sprawiedliwym wśród narodów świata. No i pytanie, jak to zdiagnozować? Co o tym decyduje? Co o tym decyduje? No i tu oczywiście można by na przykład odwołać się do wielu często w tym kontekście przywoływanych eksperymentów psychologicznych, no choćby Zimbardo, który w słynnym eksperymencie więziennym pokazał, że w gruncie rzeczy to sytuacja decyduje o tym, czy ktoś będzie bestialskim strażnikiem, jak w tym eksperymencie, strażnikiem więziennym i będzie się znęcał nad innymi, a ktoś przyjmie postawę biernego więźnia, który będzie na to wszystko przyzwalał. Przypomnijmy tylko, że w tym eksperymencie, gdy odgrywano więzienie, to losowo przydzielił badanych w normalnych świetle testów inteligencji, testów osobowości młodych Amerykanów do tych grup. I okazało się, że właśnie ta presja sytuacji, a nie cechy osobowości, sprawiły, że strażnicy więzienni zamienili się w sadystycznych oprawców. Musiał przed czasem swój eksperyment zakończyć Zimbardo. Z drugiej strony, no nie wiem, eksperymenty miałem troskę o niektórych uczestników. No tak, ale tak mówiła. Tutaj w chwili wskazuje na to, że być może po prostu nie zapanował za bardzo nad organizacją tego eksperymentu. Bez wątpienia strażnicy więzienni w jego eksperymencie go oszukiwali, ukrywali różne problemy. No z drugiej strony Milgram, który w słynnym eksperymencie, gdzie no, wcześniejszy badany myślał, że razi prądem ofiarę, no to było to kryterium autorytetu, że właśnie w tym białym kitlu, znowu upraszczając, bo tych wariantów eksperymentu było wiele, nakazywał razić i ten, kto się raził, mimo że wychodził poza tą narysowaną tam na zieloną skalę i docierał wskaźnikiem do tych obszarów, które mogły zagrozić zdrowiu, nawet życiu ofiar. No, te ofiary były oczywiście aktorami. I tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, na przykład w tym nocie wskazuje się na to znaczenie czynników sytuacyjnych, a nie cechy charakteru. Czy człowiek jest tak kształtowany, zwłaszcza w nowoczesnych państwach narodowych, że w pewnych sytuacjach po prostu będzie zabijał. No zresztą spójrzmy uwagę na to, jak się kształci młodzież. Przecież nie mówi się bądź pacyfistą, nie zabijaj. Nie, mówi się wyraźnie, że gdy przyjdzie godzina, musisz swój patriotyczny obowiązek wykonać, przelewać krew na froncie. No to akurat Polacy głównie przelewają krew w historii, jakoś tak to sakralizowali, ale musisz także no właśnie bronić ojczyzny przed wrogami, czyli co zabijając. Robić? Zabijając osoby obce wskazane przez rząd, które odwołują się do jakichś przyczyn, oczywiście sprawiedliwych wojny. Więc z tego punktu widzenia obywatel nowoczesnego państwa był kształtowany nie tylko na potencjalnego mordercę, oczywiście nie takiego języka się używa, ale wręcz na potencjalnego ludobójcę, kiedy patrzymy na zachowanie obywateli nowoczesnych państw, choćby w koloniach, gdy jako żołnierze, jako funkcjonariusze dławili powstania, no doprowadzając czasami wręcz do przemocy na skalę ludobójczą. No Niemcy w tym sensie dobrze zaczęły wiek XX, mówiąc ironicznie, bo w swojej kolonii w Afryce Południowo-Zachodniej, dzisiejszej Namibii,
dławiąc powstanie Hererów i Nama, no, przeprowadzili de facto ludobójstwo częściowe. Założyli obozy koncentracyjne, kolekcjonowali czaszki kości na potrzeby badaczy niemieckich. Więc w zasadzie to wszystko, co nam się kojarzy... Znowu wraca Hanna Arendt, tym razem z korzeniami totalitaryzmu i z tym takim, no, pewną analogią, czy wykazaniem, że właściwie i język, i pewna zasadnicza struktura tego, co stało się podczas II wojny światowej, miało swój początek w kolonializmie. Że tam właściwie te wszystkie podstawowe narzędzia, perspektywy zostały wypracowane, a następnie przeniesione na grunt europejski. I tu zresztą jest wiele, o wiele bardziej pogłębionych i udokumentowanych niż praca Arendt źródeł, które na to wskazują. No, choćby precyzyjnie pokazując, w jakiej mierze doświadczenia korpusu dowodzonego przez von Trotte wpłynęła na myślenie o walce z bandytami, z partyzantami, jak to określam. No ale właśnie tu powstaje problem i tutaj wartość tej refleksji ze śmiechu morderców. No dobrze, skoro tak wszystko jest normalne, banalne, typowe, to dlaczego jedni ludzie po prostu w określonych sytuacjach mordują, ale inni tego nie robią? Dlaczego trzeba innych zmuszać? No i tu właśnie dodaje taką narrację związaną jak gdyby z tożsamością w tej nowoczesności, kiedy no, pewne jednostki, czy to na skutek wychowania, czy to na skutek ram kulturowych, wiele by o tym mówić, po prostu nie odnajdują się w spokojnych czasach. I nie chodzi o takie, jak w języku psychologii ewolucyjnej czy socjobiologii, głębokie impulsy agresji. Nie, tu chodzi właśnie o tą koncepcję siebie, tożsamość, to wypieranie swojej podświadomości, a więc pewnych potrzeb seksualnych, potrzeb bliskości, czegoś, co wskazuje na no, takie przekroczenie żołnierskiego drylu. I w tym sensie ta słynna opozycja suche czy wilgotne, czy no właśnie ten opis masy, to wszystko miało sprawić, aby wytłumaczyć, dlaczego tak ochoczo mordowali, dlaczego uważali, dlaczego na przykład wcześniej brzydzili się pewnymi zjawiskami i dlaczego ten mord, czasami bardzo okrutny mord, był traktowany jako obrona własnej tożsamości. Właśnie przed uświadomieniem sobie tego, że w gruncie rzeczy ten opis zewnętrznej masy, czy to masy Żydów, czy to masy protestujących robotników i tak dalej, to w gruncie rzeczy jest no, taka projekcja tego, co w nas, tego, czego się boimy, tego niebezpieczeństwa. Oczywiście można by z tym polemizować, ale tutaj jeszcze docieramy do tego, że w gruncie rzeczy przemoc nie jest tylko czymś negatywnym. Przemoc jest negatywny czymś, co, w jakim sensie? Że tylko niszczy, destruuje, rozkłada, eliminuje. Przemoc jest czymś więcej. Ona ma charakter tworzący. To znaczy z jednej strony w takim sensie społecznym, socjologicznym ma moc strukturotwórczą. Wyraźnie widać, w jakiej mierze przeszła przemoc wpływa na pamięć zmiarową, na narrację o przeszłości, na relacje międzygrupowe. No choćby nie da się zrozumieć ludobójstwa w Rwandzie 1994 roku, jeśli nie popatrzymy na długie cykle przemocy, krwawej zemsty, które zaczęły się już w czasie powstania Hutu, które doprowadziło do uzyskania przez Rwandę niepodległości. Z drugiej strony oczywiście jest to ten pozytywny efekt w kontekście indywidualnej tożsamości. To znaczy my zabijając w jakiejś mierze się potwierdzamy. No, ten śmiech mordercy to jest śmiech rozładowania, samopotwierdzenie, osiągnięcia homeostazy. Ja się czuję dobrze. Więc znowu nie tylko jest to, nie wiem, wysiłek energetyczny, że ja muszę zabić, nie wiem, jak kat, który w średniowieczu wykonywał ciężką pracę, jeszcze ryzykował śmierć, jeżeli motłoch, przepraszam, widzowie, nie był zadowolony z jego sztuki i na przykład ofiara zbyt wcześnie na torturach umarła. Nie. W tym kontekście jest to coś tworzącego. To znaczy, zabijając, mordując, angażując się to w święto, w tą orgię przemocy, my się samo potwierdzamy. I w ten kontekst wpisuje na przykład zamachowców, samobójców, czy w ogóle bojowników, no choćby państwa islamskiego, także Telebaj. I to jest ważne, prawda? No ale w gruncie rzeczy z tego widać, że nie tylko kontekst decyduje, więc w tym sensie nowoczesne państwo narodowe w jakiejś mierze przygotowuje potencjalnych zabójców, potencjalnych morderców, ale dzieje się coś więcej. To znaczy ta przemoc właśnie jako taki żywioł tworzenia, żywioł samopotwierdzenia, żywioł, który pozwala przekroczyć nudną codzienność, jest czymś niezwykle pożądanym i to nie tylko dla wykluczonych. Jest czymś pożądanym w takim no, szerszym porządku realizowania jakiejś utopii czy też odcinania się od tego, co nam zagraża. Więc bez tego porządku, nie wiem, aksjologicznego, paradoksalnie,
Nie da się zrozumieć morderców. Nie da się zrozumieć tych, którzy angażują się w ludobójstwa, nawet jeżeli to są okrutne masakry. Dlatego, że oni bardzo często sądzą, że się bronią, że oni odpłacają. Ta zemsta staje się taką sprawiedliwością retrybutywną. To wyraźnie widać w relacjach Hutu i Tutsi. Że oni realizują, często wykonując właśnie ciężką pracę, pewną utopię, zapewniają wspaniałą przyszłość swoim dzieciom. Tak myśleli niemieccy ludobójcy, tak myśleli tureccy ludobójcy w latach 15-16, gdy mordowali Ormian w Imperium Osmańskim. Tak myśleli Hutu. No choćby w takim najbardziej banalnym kontekście, że zapewnią poletka dla swoich dzieci, że te karaluchy Tutsi nie będą zagrażały porządkowi społecznemu. Więc paradoksalnie to myślenie utopijne także gdzieś tam się pojawia. Także, no jak pisząc o Breiviku, tutaj autor wskazuje, no ilu trzeba zabić ludzi, żeby być traktowanym poważnie? On właśnie poważnie potraktował te manifesty Breivika, doszukując się tam pewnej racjonalności, nie takiej banalnej, pragmatycznej, ale właśnie takiej racjonalności kulturowej. Bo to jest w zasadzie pewnego rodzaju prosty zabieg ten, którego on dokonuje, bo on ni mniej, ni więcej tylko mówi, no oto właśnie chcielibyśmy, czy być może nawet odruchowo w ten sposób zaczynamy to postrzegać, kiedy stykamy się z takimi aktami przemocy, będąc gdzieś jak na zewnątrz tego, obserwując to z boku, no, mamy odruchową reakcję, że oto dzieje się coś przerażającego, coś, co nie mieści się w żadnych ramach, co jest właśnie jakimś skrajnym przekroczeniem, co jest złe po prostu i przerażające. Tymczasem ten, kto tego dokonuje, w ogóle tego w ten sposób nie postrzega. Nie ma poczucia, żeby robił coś przerażającego i strasznego. Ma często poczucie, że wypełnia jakiś obowiązek albo że czyni dobro, mówiąc w uproszczeniu. Jest taki fragment, kiedy powiada Tevelight o Breiviku, że w zasadzie chcielibyśmy zrobić z niego pacjenta i że cała ta narracja, opowieść o tym, że Breivik jest osobą niezrównoważoną psychicznie, takie opinie psychiatrów też tam się oczywiście pojawiały. Tam psychiatrzy dosyć intensywnie go badali i mieli różne sprzeczne opinie dotyczące jego poczytalności właśnie. No ale mamy taką myśl, czy taki odruch, żeby zrobić z niego pacjenta. Tymczasem on jest lekarzem, a nie pacjentem, mówi Tevelight. No zresztą tutaj wprawdzie to nie jest tradycja, do której on się odwołuje, ale aż od razu Foucault się przypomina, o której między innymi wprowadzając tą kategorię wiedzy władzy, dyskursu prawdy, pokazywał, w jakiej mierze słowa wypowiadane publicznie, upraszczając, które no nie potwierdzają tego porządku, są natychmiast anulowane, są traktowane jako bełkot, właśnie jako słowa szaleńca. I w tym sensie no, próba racjonalizacji swojej zbrodni, okrutnej zbrodni, natychmiast jest właśnie psychiatryzowana. Takiemu sprawcy odbiera się głos. Więc w pewnej mierze on tutaj przewraca głos temu, kogo chcemy uciszyć, właśnie stosując te dyskursy psychiatryczne. Po co to robi właściwie? No, dlatego, żeby zrozumieć. Nie tylko, żeby właśnie w takim wąskim znaczeniu wyjaśnić, jak to często się robi w analizach kryminologicznych, socjologicznych, wskazując na pochodzenie, na, nie wiem, różne czynniki bezpośrednie, pośrednie, które mogły określić z dużym prawdopodobieństwem takie, a nie inne zachowanie. On właśnie stara się zrozumieć, jak to się dzieje, że ktoś może się dopuścić takiego mordu. Tym bardziej, że bardzo często to nie są osoby, nie wiem, mało inteligentne, które sobie zupełnie nie radzą. No przecież, żeby dopuścić się pewnych zamachów terrorystycznych, żeby być seryjnym mordercą, żeby dopuścić się masakry, trzeba mieć jakiś poziom inteligencji. Breivik akurat ponoć jest bardzo inteligentny, jak to piszą, ale również właśnie planowania. Więc w tym sensie tutaj widać, w jakiej mierze to jest pewne dzieło. Dzieło, które jest dziełem życia dla wielu z tych morderców i ludobójców. I paradoksalnie... Jakkolwiek horrendalnie to nam brzmi w uszach. I dlatego chodzi o zrozumienie najbardziej sadystycznego, najbardziej okrutnego mordercy. Co dla wielu ludzi, jak powiedziałeś, jest nie do przejścia. Nie do przejścia. Bo tu właśnie między innymi jest jeden zasadniczy problem. No, bo tu jest taka myśl, przypuszczam, że skoro ja się staram zrozumieć, to zarazem usprawiedliwiam tak w ten jest. Sposób. Podobnie socjolog, który, nie wiem, dokonuje komparatystyki ludobójstw, poszukując wspólnych czynników, też oskarżany bywa na przykład o banalizację zagłady Żydów, o banalizację Shoah. No ale to porównanie nie oznacza zrównania, czy stwierdzenia, że wszystkie ofiary równie cierpiały,
czy że nie wiem, są równie bez winy, a sprawcy równie winni. Nie, tu chodzi właśnie o to wyjaśnienie lub w tym dyskursie zrozumienie. I problem jest taki, że to, co on robi i to, co w ogóle w tym nurcie wielu innych tutaj badaczy, także również Ludobój spróbuje to zrobić, to on pokazuje, że ta sytuacja mordu ma zupełnie inne wyznaczniki. Znaczy, wchodząc w nią, zmienia się nasza perspektywa poznawcza. Widzimy co innego, odczuwamy co innego, myślimy inaczej. I zewnętrzny obserwator, to nie chodzi tylko o świadka, który na przykład stoi i widzi, jak, nie wiem, SS-mani mordowali Żydów, bo on jest też częścią tej sytuacji, tej figuracji sprawcy, ofiary, świadkowie. Ale na przykład badacz historyk, który po latach to czyta, on myśli zupełnie inaczej. To, co dla niego jest przejawem na przykład niepragmatycznej, irracjonalnej zbrodni, dla takiego SS-mana mogło być częścią trudnej, ciężkiej, ale zaszczytnej pracy, która ma na celu obronę narodu niemieckiego przed żydobolszewickim zagrożeniem. I brzmi to straszliwie, ale chodzi o to, że bez zrozumienia tej logiki sytuacji mordu, bez zrozumienia perspektywy poznawczej sprawców, my nie będziemy w stanie wyjaśnić, zrozumieć, ale tym